No, cześć, witajcie. Dzisiaj tak parę słów o kamerze GoPro, bo jak wiecie, do nagrywania swoich materiałów korzystam w tym momencie, nawet właśnie nagrywam korzystając z kamery GoPro Hero 7 Black. No, ostatnio była w serwisie kamera, dostałem informację zwrotną, żeby korzystać też z rekomendowanych kart. Jak się okazało, karta, którą miałem wcześniej, miała oznaczenie, że jest rekomendowana do GoPro, ale nie znajdowała się na specjalnej liście. Na dole w opisie tego filmu znajdziecie bezpośredni link do strony GoPro, gdzie są te karty wyszczególnione. No dobrze, ale jak później znaleźć właściwą kartę? Jak się okazuje, karty na odwrocie z tyłu mają takie miejsce, w którym są wypisane specjalne cyfry, specjalne oznaczenie kodowe karty. Te oznaczenia kodowe. O takich oznaczeniach kodowych musicie szukać kart właśnie w internecie. Nie wystarczy kupić Extreme czy Extreme Pro. Tylko konkretnie musi być to karta, której numer tutaj jest zgodny z tym, który jest na liście dedykowanej do GoPro. Bardzo ważna rzecz, polecam zobaczyć w opisie. Na razie, cześć.